Witam serdecznie, pokażę jak upiec domowe bagietki na drożdżach. Do przygotowania ciasta będziemy potrzebowali 500 g mąki pszennej, ja użyłam poznańskiej, 350 ml letniej wody, 2 łyżeczki płaskie soli, 1 łyżeczka cukru, 5 g drożdży instant. Ciasto na bagietki można przygotować robotem, mikserem lub ręcznie. Ja przygotuję ciasto ręcznie. Do miski wsypuję drożdże. Dodaję cukier oraz wlewam wodę. Mieszam i odstawiam na 5 minut. Teraz do miski z drożdżami dodaję pozostałe składniki, mąkę, sól i wszystko dokładnie mieszam. Ciasto będę wyrabiała łyżką w misce przez około 5 minut. Nie będę wykładała go na blat, ponieważ jest dość luźne. Musiałabym użyć dużo mąki do podsypania, a wtedy ciasto straciłoby na swojej pulchności. Ciasto mam ładnie wyrobione, jest dość luźne, ale nie klei się do dłoni. Miskę z ciastem nakrywam folią spożywczą i odstawiam do wyrośnięcia, tak żeby podwoiło swoją objętość na około 1,5 do 2 godzin. Ciasto wyrosło, podwoiło swoją objętość, teraz wyłożę go na blat podsypany mąką. Ciasto delikatnie opruszam z góry mąką, żeby się nie kleiło do palców i rozpłaszczam. Podsypuję jeszcze pod spód mąką, żeby się nie przykleiło. I teraz podzielę na 3 w miarę równe części. Teraz będę formowała bagietki. Każdy kawałek ciasta delikatnie rozciągam dłońmi i zwijam, rolując delikatnie rozciągam na kształt bagietki. Tak uformowaną bagietkę kładę na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Bagietki formuję na długość blachy. Tak formowane bagietki opruszam mąką, przykrywam ściereczką i odstawiam do wyrośnięcia tak na około godzinę. Bagietki ładnie wyrosły. Przed wstawieniem do piekarnika nacinam je. Bagietek przed pieczeniem nie maluję, ponieważ do piekarnika wstawiłam naczynie z wodą. Dzięki temu bagietki po upieczeniu będą bardziej chrupiące. Jeżeli nie wstawiamy naczynia z wodą do piekarnika, to należy bagietki przed pieczeniem pomalować. Blachę z bagietkami wstawiam do nagrzanego piekarnika do 220 stopni na środkową półkę. Po 10 minutach pieczenia zmniejszam temperaturę do 200 stopni i nadal piekę. Bagietki są już upieczone, piekły się 30 minut, 10 minut w temperaturze 220 stopni, 20 minut w temperaturze 200 stopni. Gdy bagietki przystygną, pokażę jak wyglądają w środku. Proszę, tak wyglądają bagietki po przekrojeniu. Są pachnące, chrupiące. Życzę udanych wypieków.